Jest. Myślę, że zrozumiałam twoje poprzednie orędzie. Zrozumiałaś tylko częściowo moje dziecko. Oprócz tego, co zrozumiałam, Kain przedstawia technologię pochodzącą od ludzi. Przedmioty nieduchowe? Tak, Kain przedstawia każdą rzecz należącą do świata. Napisz. Kain oznacza wszystko to, czego moje oczy nienawidzą. On symbolizuje dziś nieprawość, materializm, rewolucję, nienawiść, ateizm, niemoralność, prześladowców tych, którym ja pobłogosławiłem. Kain nigdy nie rozumiał Abla, którego ukształtowałem na moje podobieństwo. Abel pochodzi ode mnie, jest moim potomstwem. Czy to znaczy, że on jest z ducha i kocha ciebie? Tak, dokładnie to. Również z powodu tej różnicy został znienawidzony przez Kaina. Powiedziałem, że mądrzy nie zrozumieją tego, co pochodzi od ducha.